Czy kiedykolwiek czułeś się samotny w tłumie? I wyobraź sobie, jest piątkowy wieczór, wychodzisz na melanżyk, gdzie nikogo nie znasz. Muzyka gra głośno, ludzie rozmawiają i śmieją się, a ty czujesz się niewidzialny, podpierasz ścianę, ale jednak w końcu się przejmujesz. Próbujesz nawiązać rozmowę, ale słowa więzną ci w, gardłe, w gardle i masz gulę w gardle. Zastanawiasz się, dlaczego to jest takie trudne. I właśnie dzisiaj porozmawiamy o czymś, co może zmienić Twoje życie towarzyskie raz na zawsze. I Dale Carnegie, legendarny ekspert od relacji międzyludzkich, powiedział kiedyś coś niezwykle mądrego. Jest to autor książki Jak zjednać przyjaciół, zjednać sobie ludzi, jak przestać się martwić i zacząć żyć. Te dwie książki to obowiązkowe pozycje. Jeżeli ich nie przeczytałeś, to, to musisz je kupić. A jeżeli jesteś kumaty, to znajdziesz się w internecie za, za pół darmo, że tak powiem. Oczywiście nie zachęcam do takich rzeczy. No, więc co Dale Carnegie powiedział? Możesz zdobyć więcej przyjaciół w ciągu dwóch miesięcy, kiedy interesujesz się innymi ludźmi, niż w ciągu dwóch lat, gdy próbujesz ich zainteresować sobą. I co to właściwie oznacza? Jak możemy to wykorzystać w praktyce? Bo to jest mega ważne. I pozwól, że opowiem Ci historię Marka. Marek był typowym introwertykiem, cichutki, nieśmiały, zawsze podpierający ściany i pracował jako programista, i większość czasu spędzał przed kąpem. I jego życie towarzyskie po prostu nie istniało, dosłownie nie było czegoś takiego w jego życiu. I pewnego dnia, sfrustrowany sytuacją, postanowił coś zmienić. Trafił na książkę Carnegie'ego i zaczął wprowadzać jego rady w życie. I zamiast skupiać się na sobie, zaczął naprawdę słuchać innych i naprawdę się interesować ich historiami. I na początku było trudno. Marek czuł się niezręcznie, zadając pytania i próbując zawiązać rozmowę. Ale z czasem zauważył coś fascynującego: że ludzie zaczęli go lubić po prostu. I nie dlatego, że był zabawny, charyzmatyczny, jakiś pewny siebie mega, tylko że naprawdę potrafił ich słuchać i wniknąć w ich duszę. I w ciągu kilku tygodni Marek poznał więcej osób w ciągu niż w ciągu ostatnich kilku lat, będąc programistą i piwniczakiem. Został zaproszony na kilka balecików, a nawet zorganizował własne spotkanie ze współpracownikami. Jego życie zaczęło się zmieniać na lepsze, ale jak dokładnie on to zrobił? Co on zrobił takiego? I oto kilka kluczowych strategii, które możesz zastosować już dzisiaj. Więc pierwsza sprawa: zadawaj otwarte pytania, czyli zamiast pytać, czy lubisz swoją pracę, to zapytaj, co najbardziej cenisz swojej pracy. To zachęca do dłuższej i bardziej znaczącej rozmowy. Zamiast pytać, co studiujesz, to zapytaj, dlaczego wybrałeś, wybrałaś ten kierunek studiów. I co w nim wartościujesz, co w nim cenisz, albo zamiast pytać, Git jest na studiach, to zachęcaj do prostu dłuższych wypowiedzi, a nie takie zamknięte pytania, jakbyś z kimś wywiad przeprowadzał. Druga sprawa: praktykuj aktywne słuchanie. Nie myśl o tym, co powiesz dalej. Skup się całkowicie na tym, co mówi druga osoba. Reaguj, potakuj, pokazuj, jakby że naprawdę słuchasz, nie sprawdzaj godziny, jak ktoś gada, na to na pewno nie rób tak. Po prostu bądź dla tej osoby trzecia rzecz, zapamiętuj detale jeśli ktoś wspomni o nadchodzącym ważnym wydarzeniu w swoim życiu, zapamiętaj to i zapytaj przy następnym spotkaniu to pokazuje, że naprawdę ci zależy i to jest po prostu game changer i chociażby w moim związku, jak ja zacząłem zapamiętywać takie detale, to po prostu to co zaczynałem otrzymywać w związku po prostu poszybowało w górę za takie małe coś to dla ciebie, dla mnie to może być małe coś, ale na przykład dla mojej kobiety to jest po prostu. To jej uryje beret. Bądź autentycznie ciekawy. Każdy człowiek ma fascynującą historię. Podchodź do ludzi z prawdziwą ciekawością, jakby czego się możesz od nich nauczyć. Jakie mają może doświadczenia, z których wyciągniesz swoje wnioski, a może właśnie się nauczysz na ich błędach, a nie, nie na swoich. Więc bądź autentycznie ciekawy. I piąta rzecz. Unikaj oceniania. Kiedy ktoś dzieli się swoimi myślami lub doświadczeniami, powstrzymaj się po prostu od swoich osądów. Zamiast tego, staraj się zrozumieć ich perspektywę z ich strony. Wniknij, jakby z ich osoby. I pamiętaj, że te działania to nie jest jakaś manipulacja, tylko to jest po prostu budowanie relacji. To jest chodzi o szczere zainteresowanie się drugim człowiekiem i ludzie instynktownie wyczuwają, czy coś autentyczny, Więc. To musi być szczere, to musi wyjść z ciebie i ty musisz chcieć wprowadzić te wyżej wymienione rzeczy. Więc wróćmy do naszej historii. Po sześciu miesiącach stosowania tych technik życie Marka wyglądało zupełnie inaczej. Miał grupę przyjaciół, aktywne życie towarzyskie i nawet zaczął spotykać się z kimś specjalnym, czyli znalazł sobie kobietę. I co więcej, jego pewność siebie poszybowała do kosmosu. Ale najważniejsze było to, że Marek nie tylko zdobył przyjaciół. On naprawdę nauczył się cenić innych ludzi. Odkrył, że każda osoba ma swoją wyjątkową historię do zaoferowania, wyjątkowe życie, wyjątkowe przeżycia i warto czasami poświęcić ten czas, aby odkryć tę osobę i wyjąć z niej wszystko, co najlepsze. Więc zatem, następnym razem, gdy znajdziecie się w takiej sytuacji społecznej kiepskiej, to zamiast martwić się po prostu o to, jak ty wypadasz, że ale głupotę żeś powiedział, to spróbuj się skupić na osobie, z którą rozmawiasz. Bądź ciekawy, słuchaj, angażuj się i zobaczysz po prostu, jak magicznie zmieniają się twoje interakcje. I pamiętaj słowa Dale'a Carnegie'ego zawsze, gdy będziesz miał kryzys jakiś. Możesz zdobyć więcej przyjaciół w ciągu dwóch miesięcy, kiedy interesujesz się innymi ludźmi, niż w ciągu dwóch lat, gdy próbujesz ich zainteresować sobą. I to jest po prostu fakt, to jest, Dale Carnegie wypluł takiego fakta, że po prostu nie ma się co z tym targować, więc teraz wyzwanie dla Ciebie, w ciągu najbliższego tygodnia spróbuj zastosować te techniki w praktyce, porozmawiaj z kimś nowym, zadaj głębsze pytania swoim znajomym, nawet możesz napisać do kogoś, jeżeli nie chce Ci się spotykać face to face i naprawdę, naprawdę wysłuchaj tę osobę, naprawdę, a potem wróć i podziel się swoimi doświadczeniami Tutaj na dole w komentarzu. Więc to jest taka praca domowa i. Tak, i to by było na tyle z mojej strony. Ja się żegnam, dziękuję Ci za obejrzenie. Jeżeli uważasz, że materiał był wartościowy, to zostaw łapę, suba, udostępnij. No i do następnego.